spotykamy się pierwszy raz w tym roku na takim szkoleniu, w sumie nie szkoleniu, tylko warsztatach. Dobrze, Robert, mówię, to są warsztaty, nie szkolenie. I mam nadzieję, że w ciągu tych 3 czy 4 godzin, dobrze mówię też, Robert, popraw mnie, jeżeli się mówię, 3 godziny, 4, tak, nauczymy się wystąpień takich jednominutowych. Bo często spotykamy się w różnym gronie, czy to w biznesowym, czy w towarzyskim i mamy w przeciągu 1 minuty, bo nie rozgadywać się, tylko po prostu na szybko powiedzieć coś o sobie, o swojej firmie i tego się będziemy dzisiaj uczyć. Jak w ciągu minuty przedstawić się najlepiej, najszybciej, najdokładniej, żeby nas zrozumiano, bo też ważne, żeby nas zrozumiano. Także oddaję głos panu Robertowi Osterek. Witam bardzo Państwa serdecznie. Jesteśmy w restauracji Ogień czy Woda w Warszawie. Ja do Państwa mówię. Cieszę się, że jestem. Cieszę się, że Państwo jesteście w tak licznym gronie. To znaczy, że potrzeba jest, bo jesteśmy na różnych środowiskach, w różnych środowiskach, w różnych spotkaniach, na przykład na kojarzeniach biznesowych i mamy problem zawsze z tym, jak przedstawić się w 1 minutę. I mówimy albo 6 minut, albo 32 sekundy. Wielkim paraliżem w oczach. Więc ja nazywam się Robert Oskwarek i właśnie dzisiaj Państwu pokażę, w jaki sposób robić to właściwie, albo inaczej, jaki sposób mi spowodował, że mój biznes wzrastał ze śniadania na śniadanie. Bo zostałem zapamiętany. Ale to już oczywiście wszystko mamy w naszych rękach. I oczywiście na sam początek chciałbym poprosić 6 ochotników od Prowadima. Ale raz Wam powiem dlaczego. 1, 2, 3, 4, jeszcze 2. 5? Znaczy nie, nie, nie. No to trzymajcie w rękach ochotnie. 1, 2, 3. 3, 4. Aha. 4, 5. Okej, okay. Jeszcze jedna osoba. Dobra, następny osoba. Wzięliśmy cię, dobra. Głos też się liczy. Pamiętacie, że to było 6 osób? Tak. Okej, okay, świetnie. Na razie tak. Chciałbym jakieś parkery, jakby się dało, to byłoby fajnie. Mamy, tak? Super. O, fajnie. Ja już od samego początku zrobiłem coś z Państwem, co będziecie się dzisiaj uczyć. Nie wiem, czy zauważyliście, co ja zrobiłem od samego początku. No to nie, nie, ja się przyjechałem. Dobrze. Mi mówili, 11:30 zaczynamy, ja jestem ok. Co zrobiłem na samym początku? Aj. Skąd się zrobił. Okej, bo właśnie. W sensie, jeżeli ktoś chciałby utrwalić tą wiedzę, to już dzisiaj zapraszam. Codziennie o 17:00 robię live'a na temat 10 punktów, które dzisiaj przerobimy. One są nagrane na mojej stronie Robert Oskwarek i można sobie je tam oglądać. Jak gdybyście Państwo zapomnieli już o tym szkoleniu, to tam wszystko można sobie otworzyć i powtórzyć. A ja zaraz powiem Państwu, co zrobiłem, ale zanim do tego przejdę, to muszę Wam pokazać, skąd w ogóle się wziął rozwój osobisty. Czy Państwo wiecie, skąd się wziął rozwój osobisty? No już wie. Wy już wiecie, ja byliście. Czy ktoś był już oprócz Wadima i Ewy? Dlaczego Wadima nie? Bo widziałem, że on się zgłosi. Ja chciałem dać szansę też i innym uczestnikom, którzy, bo z Wadimem będziemy pewnie jeszcze nie raz na wielu miejscach. Więc pytanie, skąd się wziął rozwój osobisty? Mam pytanie takie jeszcze wcześniejsze. Czy my na tej sali, bo widzę, że bardzo sztywno, czy my na tej sali możemy mówić sobie po imieniu? Tak? Tak będzie lepiej? Tak. Jak ktoś nie jest zdecydowany, to i tak niech mówi po imieniu. Więc na 3, 4 chciałbym usłyszeć Wasze imiona. Ja mam na imię Robert. I 3, 4. Ale ja jestem z definicji głuchy, więc jeszcze raz. 3, 4. Pięknie. Wszystkich już pamiętam, więc teraz... Kiedyś pamiętam taką sytuację, jak właśnie wywoływałem osobę na ten, na środek i mówię, czy możemy sobie mówić po imieniu. I to też jest bardzo ważne. I ona do mnie mówi coś tam, ten, nie, czy możemy sobie mówić na ty? Ona mówi tak, ja mówię, ty stań tutaj. Więc dlaczego też się mówię po imieniu? Rozwój osobisty, jak wiecie, albo nie wiecie, wziął się od moich inicjałów. Robert Oskwarek. Dobrze się urodził. Ja go wprowadziłem, tak? Tylko o tym niewiele osób wie. Szukam czarnego, są białe markery, fajnie. Zobaczymy, jak pisze biały marker. Masz czas. Mamy kartki czarne? Okej. Okay. Czarny marker też jest? Zobacz, ja się rotuję. No popatrz, jak pięknie. Dziękuję Ci. Tu mamy wszystko. Mamy tęczę, super. Więc... Z czym się bierze problem z wystąpieniami publicznymi? Najczęściej z tym, że mamy bardzo mało wiary w to, co robimy. Bardzo często, nawet bardzo dobrze jesteśmy zawodowi, wychodzą nam biznesy.
ale bardzo często jeszcze to małe dziecko w środku siedzi i mówi, ale ty masz tremę, po co to w ogóle wstajesz? Zdarzyło wam się kiedyś? Kto miał tremę kiedyś, choć raz w życiu? Zdarzyło się to. Ja dwa razy. Dwa razy. To już dobrze. Zresztą jak trzecim razem wystąpisz, może znowu cię to spotka. Ja mam tremę za każdym razem, jak jestem w nowym miejscu. Ja mam nowych ludzi, jak mam nowe towarzystwo, nowe środowisko, bo nigdy nie wiem tak naprawdę, co mnie spotka. Tak? Nigdy nie wiem, jak to się wydarzy, jaka będzie publiczność i czy będzie reagowała na to, co mówię, czy raczej będzie po prostu jak pan Jezus. To jest moje ulubione środowisko szkoleniowe. Urząd miasta. Przepraszam, jeśli ktoś jest z ZUS-u albo z Urzędu Miasta, sorry, ale rzeczywiście to jest ulubiona moja grupa. Najczęściej siedzą tak. A do 15 wyrobimy się? I to jest ta grupa, której nie cierpię. Kocham ludzi, którzy przychodzą na rozwój osobisty z własnej woli. Z własnej woli chcą się szkolić, chcą się rozwijać i wchodzą w ten rytm szkoleniowy. A co on daje w życiu? Słuchajcie, i teraz znowu taka rzecz. Jak się urodziliśmy, to byliśmy taką czystą wodą. Tak, dokładnie. Jeszcze w zasadzie, no oczywiście to, co niby mówią nam, że my w genach coś mamy, tak? Ja bym był dzisiaj bogatszy, ale w genach mam biedę, nie? Słyszeliście to kiedyś, nie? To właśnie taka karma, przecież to, bo moi przodkowie zawinili, ja cię cierpię i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to może jest coś w tym, tak? Dlatego, że pewne geny mamy, ale to nie znaczy, że musimy być dokładnie tacy, jak nasi rodzice, jak nasi dziadkowie, jak nasi pradziadkowie, tak? Dlatego rozwój osobisty pomaga nam w tym, żeby to złamać. Problem polega na tym, że ludzie przychodzą na jedno szkolenie i mówi, byłem, nic się nie zmieniło. I teraz, jeżeli masz dziewczyny, to macie po 18 lat, ale facetów kilku starszych widzę. Więc zobaczcie, jeżeli coś robisz 40 lat inaczej, to jesteś w stanie jednym szkoleniem to zmienić? Słuchajcie, kiedyś tyłem 40 lat i próbowałem, wziąłem jeden dzień dietę, przeczytałem wszystko, nie wyszło. Ale wszystko przeczytałem, naprawdę wiem, jak się odchudzać. To daje coś z tego, że wiem? Bo tajemnicą sukcesu nie jest wiedza. Tajemnicą sukcesu jest działanie. To jest ten element zupełnie, który nam przeszkadza w ogóle we wszystkim. Bo żeby się odchudzać, czy odgrubiać w zasadzie, jak mówi mój syn, to trzeba działać. Żeby osiągać sukcesy w biznesie, trzeba działać. Jeżeli w sporcie, trzeba działać, a nie wiedzieć o sporcie. Tak? Trzeba trenować, czyli działać, trzeba być w akcji. I teraz słuchajcie, pierwszą taką przykrywką, albo inaczej cegówką w naszym życiu, kto nam stawia pierwszą cegówkę? Rodzice. Nie, jest niesamowite, kto jest rodzicem? Popatrzcie dzisiaj na swoje dzieci, babcią nawet, tak? No, babcie, nie babcie już nie stawiają cegówkę, babcie wiedzą, że wszystko można, tak? Bo ja zupełnie jak się patrzę, jak ja wychowuję swoje wnuki i jak im, mówię im i o nich, a jak pamiętam swoje pierwsze błędy przy pierwszym, drugim, trzecim dziecku, tak? Więc to są te elementy, które ten pierwszy rodzice nam stawiają taką cegówkę, tam buh! Jaką? Słuchajcie, moment jest piękny, kiedy dziecko zaczyna chodzić. Kto się cieszył, że dziecko chodzi? Prawda? To jest niesamowite. My włączamy tak, kamery uruchamiamy z każdej strony, są włączone kamery, oświetlenie, żeby to pięknie było widać. Już live na Facebooku idzie, to są takie czasy dzisiaj, nie? Idzie, a on chodzi. I staje, tego pampersa do góry dźwiga, to małe dziecko, idzie tak przed siebie i bach, siada. A ty już powiedziesz, mówiłam ci, mówiłam, nie będzie chodził. Gasisz światło, nie ma sensu. Tak jest? Nie, to jest jeszcze ten moment, który mówisz, wstawaj, to jeszcze nie koniec, stawaj łapkę, nosisz dupkę, idziesz i taki cieszy się tym dziecko, ty się cofasz, on idzie do ciebie, ty się cofasz, on jeszcze bardziej leci za tobą, taki szczęśliwy i to jest ostatni moment, kiedy go wspierasz. Co jest potem? Ale gdzie leziesz? Ale po co tam idziesz? Wejdziesz do wody, oparzysz się, dotkniesz, nie dotkniesz. Ludzie, dziecko mówi, Boże. Co się stało z moimi rodzicami? Stój i baw się. Stój i baw się. I ktoś nie powróć. Nie po to cię przebrałam. Tak? I wzięłam na podwórko. Nie? Zauważyliście, że dzieci, kiedyś były dzieci albo brudne, albo nieszczęśliwe, nie? Dzisiaj albo z tabletem, albo nieszczęśliwe. Wiecie, że się zmieniła piramida Maslowa bardzo drastycznie? Bo kiedyś piramida Maslowa zaczynała się od czego? Od potrzeb fizjologicznych, a dzisiaj się zaczyna od Wi-Fi. Ja mogę zapomnieć o sikaniu, o jedzeniu, o wszystkim, jak ja mam Wi-Fi. Ta potrzeba jest zrobiona. I teraz dziękujemy wszystkim, bardzo nam fajnie było dzisiaj. Fajnie. Tak? Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, to jest pierwsza cegówka, którą nam stawiają rodzice. Ograniczenia stawiane przez rodziców. I to jest bardzo zaszczepione. Nie idź, nie ruszaj, nie baw się z tym, nie baw się z tamtym i etc. Drugie, jaki jest dobry moment w naszym życiu? Szkoła. Jeszcze przedszkole.
Słuchajcie, przy szkole też ryję beret. Ale to przez to, że niestety mamy bardzo fajne, podejrzewam, bo nie byłem na studiach humanistycznych, ale mamy pewnie fajne wykształcenie przedszkolanek pod kątem humanistycznym, tylko słabo przygotowane pod kątem potrzeb dziecka. Tak, oczywiście nie mówię, że nie ma z powołania przedszkolanek, bo są. Sam znam takie kilka pań, które by życie oddały za te dzieci, które są, ale niektóre niestety przychodzą do pracy i już. Tak? I to niestety się gryzie troszeczkę w takim zawodzie, bo ten zawód powinien być z powołania, a nie dobra, pójdę tam, bo 2 miesiące wakacji. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje w przedszkolu. Mój syn nauczył się wierszyka. Nauczył się wierszyka przy mnie, uczył się całą noc, jeszcze mówię, włóż pod poduszkę, to lepiej wejdzie, nie znacie to, tak? Włóż pod poduszkę i o rano się budzi, jaki szczęśliwy, umiem, tak, o fajnie, powiem ci jeszcze przed wyjściem, powiem ci, nie? I wiecie, jak to małe takie ekscytacja takiego 5-latka. No i zaprowadzam go na akademię w przedszkolu, wychodzi z tym kwiatuszkiem i tyle, tak? Zadusiło go, znacie to, nie? Taka trema. Znamy, tak. Bo jest coś takiego, no właśnie, jest Basia, ty Miss Hurgady, tak? Basia ma tremę na scenie, słuchajcie, Miss Hurgady, nie wiem, czy wiecie, to było niesamowite. A Oskwarek wziął się stąd, że właśnie Piotr Pałszyński, który zaprosił was na tą galę z tańca, tak? No to właśnie Piotr Pałszyński na tym zrobił taki zachęcający okrzyk wojowniczy, tak? Oskwarek. I to było fajne. I słuchajcie, teraz w przedszkolu to dziecko stoi z tym lizakiem i ryczy. A pani po akademii podchodzi i co mówi? A widzisz, a gdybyś się przygotował, to by wyszło lepiej. A to dziecko koniec. Ona już wie w życiu, że i tak nie ma sensu się uczyć całą noc i jeszcze wkładać pod poduszkę, bo i tak na końcu wyjdzie do dupy. Nie? I to jest taka właśnie znowu przygotowanie. Następne właśnie szkoła. Słuchajcie, jak wiecie, kiedy dzisiaj to się nazywa pięknie dyslekcja, dysortografia i wszystko na dysk pierwsze, nie? Znacie to? Dzieci dostają, żeby matury nie pisać, dzieci dostają zwolnienia z dyktat i tak dalej. Jak ja chodziłem do szkoły, to niestety opiewało się tylko na tym, żeby w skrócie mówić do dziecka, ty debilu, siadaj. I ja to pamiętam. Jak robiłem błędy ortograficzne, to nie przez to, że mi coś przeszkadzało w tych zdaniach i nikt nie potrafił mi wytłumaczyć pisowni. Oczywiście próbowano mi to tłumaczyć na zasadzie, co po czym wychodzi, tak? A wystarczyłoby zrobić prosty eksperyment z dzieckiem, jak myśmy zrobili. Wiecie, jak nauczyłem wyeliminować błędy z życia moje dzieci? Błędy ortograficzne oczywiście, bo innych nie da się tak od razu, nie? Zobaczcie. Jak można napisać róża? Rusza może być? Róża. O, róza. Tego jeszcze nie było. Róża. Jeszcze róża uzwykłe. Róża. Róża. Edytor. Słuchajcie, to jest niesamowite, że to ma mi przeszkadzać osiągać sukces, jeżeli ja źle napiszę. To ma mi przeszkadzać osiągać sukcesy. To w ogóle jakiś fenomen dla mnie. I teraz co się wydarzyło? Mówię do dziecka, słuchaj, te wszystkie wyrazy są dobrze napisane. Wszystkie są dobrze napisane, ale pani w szkole będzie wymagać od ciebie tego. Proste? Co się stało w tej sytuacji? Zapamiętamy zawsze to, co jest podkreślone. A co robiła pani na dyktandzie? Tak? I co następnym razem pisałem? Pisałem ładnie róża. Róża napisałem. Patrzę na ten wyraz. Nie wiem, czy jakbyś był mądry, to byś dobrze napisał. Przestań. Tak? Bo pani już wcześniej podkreśliła, ja zapamiętałem pach i w łeb. I słuchajcie, takie, to się nazywa kotwiczenie w życiu. Kotwiczcie dzieciom tylko dobre rzeczy. To nie znaczy, że macie ich trzymać w szklanych kopułach, ale to nie znaczy, że macie mówić, że świat jest w ogóle zły i niedobry. Bo tak nie jest. To my decydujemy, jaki jest świat. Teraz zobaczcie sytuację taką, jak idzie dziecko, to już wchodzę w zakaz narzekania trochę, ale dobrze, bo przy tym trzeba. Dziecko idzie do dentysty pierwszy raz z mamą. Nigdy nie było, nie ma doświadczeń. Nie ma nic, co je wcześniej miało. Idzie, mówi, nie bój się, co? Nie będzie bolało, tak? Nie martw się, nie będzie boleć. I teraz dziecko ma w głowie co? Tak mówiła przy zastrzyku. Bolało. Nie wierzę jej. Tak? I wszystko inne zaczyna się w głowie przewracać. A wystarczyłoby nic nie mówić. I dziecko samo ma obiektywne odczucia, tak? Po co subiektywne? Mamy bolało, a mnie nie. Na. Tak? Kwestia tego podejścia do życia. Trzecia jaka jest przeszkoda w życiu? Małżeństwo. Na przykład, małżeństwo, tak? No bo słuchajcie, jak wiele osób jest z tym jedynym od początku. Tak? Pierwszy chłopak i ślub. Dzieci, wnuki i grób. Nie? No jest. No ja mówię, jak wiele. Ja nie mówię, jak nie ma. Ja mówię, jak wiele. Ja sam jestem 25 lat po ślubie, więc jakby można powiedzieć, jakieś rekordy trzeba bić.
Tak? Więc są związki takie jak mój udane i to jest ok, super, ale czasami coś się potknie, coś nie wyjdzie. I obojętnie, czy to jest związek, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś tam przyjaźń, znajomość, tak? I teraz co? Drugi raz nam ciężko wejść w te same buty? Często tak, nie? Bo mamy już sparzone. Następne? Praca. Praca, świetnie. Praca daje nam, który? Związek, praca. Praca daje nam czasami popalić? Kto miał biznes, który mu nie wyszedł? A to mały odsetek. O, niesamowite. Zdolni ludzie. Że? Zdolni ludzie. Zdolni ludzie. A czyli reszta jest na etacie? Nie, okej. Wiem, że to jest klub przedsiębiorczych, także i przedsiębiorców, nie? Więc są takie sytuacje, gdzie nas z pracy zwalniają, że sami się zwalniamy, że biznes nie wychodzi, że są różne sytuacje w życiu i one też powodują później nasze przekonania. Zgadza się? I teraz, jeżeli tracimy pracę, tracimy biznes, wchodzimy w kłopoty finansowe, możemy mieć doznania. I takich cegówek moglibyśmy tutaj tworzyć. I teraz, jak tworzy się przez 40 lat, dziewczyny przez 18, a proszę nie wyskakiwać, ok, to się jeszcze da nas naprawić. To nie skarży. To nie skarży. Dobra, słuchajcie, i teraz zobaczcie te przekonania. I te przekonania chcielibyśmy wykluczyć z naszego życia jednym szkoleniem. Ktoś przychodzi na szkolenie, mówi byłem, nie zadziałało. Da się? Bo ja jednak zamknę, jak przeciąg. Bo przeciąg jest tym, dlatego chodzi o to, że jest przeciąg. Albo jedno, albo drugie. Już. Super. Dziękuję. Dziękuję, nie muszę przepraszać. Polecam się na przyszłość. Dobra, to idziemy dalej. Czy jednym szkoleniem da się to zrobić, załatwić sprawę? Nie. Tak, więc lista szkoleń na korzeniesukcesu.pl. Ja uważam, że to da. Tak? Tak. Zależy na jakim poziomie jesteśmy, od czego startujemy. Znaczy ja powiem tak, ja taki prosty przypadek, że znałem takiego pana Tymochowicza. Okej. Okay. I on wyjechał do Ameryki, ja się przyjaźnili i przyjechał na szkolenie. Ja chciałem się z nim spotkać, przyszedłem. To kosztowało tam parę groszy. Mówi, chodź na szkolenie. Ja mówię, nie, kurczę, jest nie mam czasu, nie chcę, mówię, takiego starego wróbla, mówię, nic nie zmieni. A on mówi, nie masz racji. Nie masz racji, mówi, bo wiesz co, mówi? Teoretycznie podobnoż, jakby nasza skorupa wytrzymała, mózg człowieka rozwija się do 120 lat. I mówi, dam ci prosty przykład. Mój ojciec, który mieszka w Niemczech, ma 89 lat i w tej chwili mówi, uruchomił mówi, biznes w Chinach na 10 lat. Mówi. Czyli mówi, można. Ja w tym momencie po tym jego stwierdzeniu przekonałem się, że warto właśnie no, iść tą drogą, że założyć sobie, że można jeszcze mieć 89 lat i więcej, iść do przodu. Ale nie o tym mówię, że się nie, że cały czas trzeba przeciw. Absolutnie, życie nie ma się kończyć dlatego, że byłeś, już dzisiaj osiągnąłeś dużo. Ja jak tylko cel osiągam, słuchajcie, nie ma nic prostszego, stawiam drugi. Chodzi mi o to, czy jeżeli mamy złe przekonania o sobie, czy jesteśmy w stanie, jeżeli budowaliśmy to w ciągu 40 lat i dzisiaj spotykamy się z rozwojem osobistym, czy jesteśmy w stanie to w jednym szkoleniu zmienić całe nasze życie. O to mi chodzi. Bo to, czy to dobrze powiedział Tymochowicz, trzeba się ciągle rozwijać, nie ważne ile masz lat. Mój dziadek mówił do mojej babci. On umarł bardzo młodo, 65 lat miał i mówi, babcia, ty gromadź kapitał, oszczędzaj pieniądze, rób coś, bo jak ja umrę, to przecież zostaniesz bida. Słuchajcie, babcia mówi, a 65 lat, to ja też niedługo umrę. Dziadek zmarł, jak miała ona też 65 lat, byli w jednym wieku i babcia żyła 97. Nic nie zrobiła od tamtej pory. 32 lata stagnacji, bo ciągle myślała, że niedługo umrze. I to ją trzymało przy życiu. Chociaż lekarz powiedział. Lekarz powiedział, gdyby tyle nie piła dłużej, pożyłaby dłużej. Ja mówię. 97 lat. Nie? Dała radę. Słuchajcie, i teraz tak, co trzeba zrobić? Wlewać świeżą wodę. Bo ta woda, która jest zamurowana i nie ma dopływu świeżej, tu kiśnie. To wiecie o tym. I trzeba wlewać świeżą wodę, trzeba się rozwijać, chodzić, szukać drogi dla siebie. Tak długo, aż staną się dwie rzeczy. Czyli jedna, pierwsza jest trudniejsza, żeby ta tama runęła. Żeby ona w ogóle runęła. Słuchajcie, mi nie runęła ta tama. Dlaczego? Bo ja mam strasznie, po bankructwie miałem bardzo źle, można powiedzieć, nieprzepracowane rzeczy. I dzieje się tak do dzisiaj, że jak widzę numer zastrzeżony, jak dzwoni, to słuchajcie, odpala mi się kto? Komornik.
Od razu. Słuchajcie, nie, nikt nie może dzwonić do mnie z inną sprawą, tylko komornik. A jak widzę awizo, to do dzisiaj drżę. Mimo tego, że dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja moja. Ale mimo wszystko mi się odpala. Więc nie do końca mogłem zburzyć ten mur, bo on był bardzo zakorzeniony. Właśnie przez rodziców, przez... to było tak, jak byłem 6-9 lat, mój kuzyn miał 6, albo nie, ja miałem 12, on 9, bo to już starszy. I mówi, nie rób robuś drwa, Justyś zrobi to lepiej. Tadał, jak się dziecko rozwija w głowie? Nie? Justyś jest lepszy. Dobra, i słuchajcie, i teraz chciałbym to zburzyć, mimo to, że jestem dzisiaj doświadczony i przez życie, i przez los, i przez biznes, zburzyć to, ale pamiętam taki widok w 97 roku, mamy w Bystrzycy taką wielką tamę, budowaną przez Niemców. I było w 97 mocna powódź. Słuchajcie, i ta tama stoi do dziś. Nic ją nie ruszyło, tak mocna. Niemcy budowali, mi też chyba tą tamę Niemcy budowali, bo jak nic. Tak? Ale wiecie, co się stało? Ta woda doszła do takiego poziomu, że się przelewała. Przelewała się z wielkim wodospadem, tak? Czyli to naprawdę silny nurt był tej wody, żeby się przelewała. A ona się przelewała tak mocno, że w żaden sposób nie dałoby się postawić kolejny kamień, żeby to zatamować. Wiecie? I tak musicie zbudować swoją osobowość, żeby się nie martwić, że okej, okay, może tego jeszcze nie przepracowałem, przepracowałam, ale woda leje się tak mocno, że nikt nie przyjdzie się z następną cegłówką i powie, to co robisz jest głupie, albo to co chcesz robić jest głupie. Tak? Bo będziesz na tyle pewna i pewna siebie, że to wszystko nie ma znaczenia. I to jest właśnie rozwój osobisty. Żeby dojść do takiego momentu w życiu, żeby się nie stresować własną postacią. Tak? A dzisiaj co nas martwi? Dajcie posta na Facebooka i nie dali lajki. Słuchajcie, to jest świat nasz. Wiecie, że jesteśmy w najdłuższym okresie międzywojennym i nie mamy problemów. Wszystko to, co sobie narzucamy za problem, to jest tylko wyimaginowane i ojeju, ja mało zarabiam, albo w biznesie mi pogorszyło się, tak? Słuchajcie, to są żarty. Bo wiecie, że w kryzysowej sytuacji tak naprawdę, wiecie, że problemy by się okazały nieznaczące. Mieliście jakieś w samolocie turbulencje? Tak. No to jest fajne, nie? Nawet masz turbulencje, już wszystko inne nie ma znaczenia. 10 metrów samolot leci w dół. Lecie teraz, już idziemy do tego momentu, to kiedy chciałbym... O, tam idzie Krzysiu. W pociągu. Pilot wycieczki stoi i opowiada, a w pociągu żyje się ten, w autobusie się swoje życie toczy. Słuchajcie, to jest tak, jak to przepracujecie ze sobą i nie będziecie szkoleń odkładać na szafę szkoleniową, to naprawdę będzie wam się stało na środku dużo lepiej, dużo prościej i nie będziecie mieli zagmatwania w głowie, czy Jezu, a jak mi odbierają ci z tyłu, bo nie wiem, bo ma to znaczenie dla mnie? Dla mnie znaczenie ma ci, co przyjdą i powiedzą, wow, fajnie było. Ci, co powiedzą albo skrytykują, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia przez to, że przerobiłem to, że nie muszę brać całego świata na siebie. A kiedyś taki byłem. Podbiegałem do swoich słuchaczy, ty, jak cię Magda podobało? Tak? Okej. Okay. I to jest właśnie to, żebyśmy po prostu nauczyli się w tym rozwoju osobistym brać dla siebie jak najwięcej, a nie wkładać tego do półki, do szafy, to jest szafa szkoleniowa. Wiecie, co narkomani szkoleniowi? Tak? Narkoman szkoleniowy taki biegnie na szkolenie, naładuje się mocno, 3 dni go potrzyma, i myśli, gdzie tu pójść na szkolenie, bo tam to było fajne, tak? Wpada wiedzę tu i nie bierze nic na siebie. Ale dlaczego nie bierzemy na siebie nic, jak myślicie? Bo to wymaga zmian. Jeżeli przyznacie się przed sobą, aha, to co było na szkoleniu jest warte wprowadzenia, to macie kłopot. Wiecie? Bo musicie to wprowadzić, to jest kłopot. Jak ja Basi powiedziałem, dobra, to ja przyjadę 11 i potem wyjdę do Warszawy, musisz lecieć. Tak? To się nie boję wyzwań, to nie jest odległość, ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Czyli każde postanowienie niesie ze sobą wyzwania, dlatego wiecie, jak ludzie się cieszą, kiedy postawiamy sobie te noworoczne życzenia? Słuchajcie, 31. Wiecie dlaczego? Bo już jest koniec. No i żebyśmy, nie mówię, od nowego roku, lecz nie, w tym roku jeszcze, bo już taki jesteśmy zachwiani, w tym roku jeszcze osiągnę to i to. Tak? I budzi się 1 stycznia, już mam cały rok jeszcze. Tak? W przyszłym roku raczej, tak? Tak czy inaczej, to są sytuacje, w których musimy się zmierzyć, bo to, co wam dzisiaj pokażę, też nie będzie proste. Tym bardziej, że będą to warsztaty. Więc chciałbym zaprosić te 6 osób teraz na scenę. Scenę, ładnie powiedziałem, ale do mnie tutaj. Niech sobie wyobrażają, że scenę. Tak. Widzicie, że takie fantastyczne, a wy dajcie im otuchy. Dobra, i teraz zadanie będzie polegało na tym, że każdy z was
Słuchajcie, jaka jest wasza rola? Bardzo ważna, istotna. Żebyście zapamiętali, każdy z nich co powie i czym się zajmuje. To jest wasze zadanie. Czujna uwaga. Czyli, a wy macie jedną minutę na przedstawienie się, czym się zajmujecie w swoich biznesach. A Wadim, Wadim, mieszkasz temu czas, ale nie mów. Nie mów. Powiesz później, ile mówisz. Dobra? Okej. Okay. Zaczniesz? Jak masz imię? Tadeusz. Tadeusz, zaczniesz? Zaczniesz? Zacznę, mogę zacząć. Tak. Śmiało. Na środek zapraszamy. Minutę masz, Wadziu. Ja zachęcam przedsiębiorców do tego, żeby wyszli z posad ram i spróbowali biznesu za granicą. Tam są lepsze ceny, tam są lepsze możliwości, mniejsza konkurencja, większe oferty. Dziękuję. Okay. Wadim? Tak, już tak, proszę. Ale ile czasu? Aha, zapisałeś sobie. Tak. Okej, okay, dobra. Mam na imię Magdalena. Przyjechałam z Radziejowic, tam prowadzę hotel. Po co go prowadzę? Po to, bo lubię ludzi, lubię z nimi się spotykać. I jakby to jest takie miejsce moje spotkania z ludźmi i jakby innych osób, żeby tam spędziły dobry czas, żeby się dobrze czuły, więc jest jakby spa, więc są zabiegi, jest piękna okolica, więc nie tylko są zabiegi, ale spacery. Również naszym najnowszym dzieckiem jest sala, w której organizujemy wesela. A wiadomo, wesele to jest to jedno, jedyny dzień w życiu, więc wszyscy chcą go spędzić w pięknym miejscu i dobrze zorganizowanym. Więc ja się tym wszystkim zajmuję i zapraszam wszystkich do Radziejowic, bo to jest niedaleko z Warszawy, a teraz mamy nową trasę rewelacyjną już do Katowic, więc szybko się jedzie, szybko się wraca, nie trzeba nigdzie stać w korkach. Także zapraszam wszystkich. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewa Rogżarska. Pokaż mi swoje cyfry, a powiem, kim jesteś. Drodzy Państwo, ja jestem psychonumerologiem i robię profile osobowościowe na podstawie numerologii. Powiem Ci to, co już o sobie wiesz, ale powiem Ci również to, czego o sobie nie wiesz. I możesz z tego zrobić ogromny użytek dla siebie, dla swojej rodziny i dla swojej firmy. Pomogę Ci rozwinąć Twój potencjał na 150% minimum w skali roku. Dziękuję wszystkim i zapraszam na konsultację. Dzień dobry, ja mam jak agencja PR Face, że mam trudną branżę, to może razem sobie powtórzmy, co ja prowadzę. Agencja PR, PR, czyli Public Relations. I co to jest? Jeżeli chcemy, żeby ktoś napisał o naszym biznesie w Pulsie Biznesu, albo usiąść na kanapie w telewizji śniadaniowej, albo żeby jakaś gwiazda korzystała z naszego produktu i o tym pisała, albo żeby po prostu poprowadzić komuś Facebooka, Instagrama, TikToka, tak też jest taka aplikacja LinkedIna, to dokładnie tym agencja PR się zajmuje. Joanna Damian, agencja PR Face. Dzień dobry Państwu, Wojciech Zieliński, firma Golden Mark. W mojej firmie zajmuję się sprzedażą dóbr luksusowych, takich jak złoto, srebro, ale również księgi inwestorskie. I to jest główna działalność, którą się zajmuję. Natomiast skorzystając z okazji, muszę się przyznać do pewnej inspiracji, która nastąpiła w tym towarzystwie jeszcze, no, jakoś może od września. Po wielu rozmowach z Państwem, czy też w spotkaniach bardzo zainspirowałem się do prowadzenia swojego biznesu i jestem właśnie na etapie selekcji chociaż do 3 biznesów, które chciałbym robić tak konkretnie, ponieważ bardzo otworzyło mi to głowę. No i mam nadzieję, że jakiś biznes uda się dodatkowo w najbliższym czasie otworzyć. Niemniej jednak zapraszam do kontaktu ze mną w sprawie dóbr luksusowych, którym się zajmuję. Tyle. Dziękuję, Wojciech Zieliński. Witam wszystkich. Nazywam się Marcin Kubiak. Prowadzę firmę Estates and Solutions, która zajmuje się obrotem nieruchomościami i doradztwem prawnym. Polega to na tym, że moja firma pomaga znaleźć ciekawe nieruchomości dla osób, które mają jakieś środki
różnych wielkości, od tam kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu nawet milionów, i chcą zainwestować bezpiecznie w nieruchomość, która albo może być, tak powiem, na własność, albo może na własność i przychodzić, przynosić określone przychody co miesiąc. Czyli głównie, że tak powiem, zajmuję się takimi większymi inwestycjami, to są hotele, apartamentowce, różne nieruchomości usługowe, ale też moja firma przyjmuje zlecenia w zakresie znalezienia na przykład domu, mieszkania na terenie Warszawy. Jeśli chodzi o inne miejscowości w zakresie tych mniejszych inwestycji, to też współpracuję z różnymi biurami, kancelariami prawnymi, więc że tak powiem, to są kompleksowe usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwa prawnego przeze mnie, ale też przez osoby współpracujące przeze mnie, bo jestem z wyprzedzenia prawnikiem, więc że tak powiem, staram się na bieżąco też dokształcać. Na jeden doktorat jestem słynny, więc świadczę usługi głównie obrotu nieruchomościami, ale też doradztwo prawne, głównie w zakresie nieruchomości. Marcin Kubek, Estate Stand Solutions. Dziękuję bardzo. Sami, tak jakkolwiek. Co widzicie? Dobra. Tadeusz, 20. No. Koja? Wojciech. Asia. Ale nawet pełno. Janna. O. Wojciech. Zieliński. Marcin? Kubiak. A, bo znacie. Łatwo. Tadeusz? To mam pewnie nie przedstawił. I? Oprócz Wadzi nie mów Wadzi. I Basie nie. A Medyński, żona podpowie. No jak? Ewa. Ewa? Numerologia. Ewa. Rok. Rok jak rok numerologiczny. O, ludzie. Coś mi się nasunęło. Ale dobra. I teraz zobaczcie. Zobaczcie, jak rzadko, będziemy to dzisiaj mówić dużo, jak bardzo mało przywiązujemy wagi do tego, jak się nazywam. Bo to nie brzmiało. To nie brzmiało. Dobra, teraz czym się zajmowali? No zacznijmy od Marcina. Nieruchomości. Doradztwo prawne. Doradztwo prawne. I co jeszcze zapytaliście? Duże inwestycje. Doktorat. Mniejsze inwestycje. Współpracuję. Okej, okay, znaczy takie szczątkowe, tak? Gdybyście chcieli być jego klientami, to trzeba by było bardzo mieć pole rażenia, żeby trafić. Tak? Idziemy dalej. Hotel. Okej. Hotel. Spa. Łatwy dojazd. Łatwy dojazd. Rewelacja. Że pan... Super. A gdzie dojazd? W którym kierunku? Katowice. Nowa żona jeszcze. Dobra luksusowa. Wojtek. Wojtek, no dobre. Nowe biznesy. Trzy nowe biznesy. Trzy nowe biznesy, okej. Okay. Golden Mark dodatkowo zajmuje się dobrami luksusowymi, złoto, tak. Srebro. Myśli o trzech nowych biznesach, zastanawia się nad tym. Rzuć monetą. Asia? PR. Instagram, fanpage, LinkedIn, telewizja. Tadeusz? Biznes za granicą. Ale nie wiem, co miałam proponować. Szkolenia modalne. Jeszcze nam Ewa została. Psychologia podniesie o 150% wartości człowieka. Dajmy im brawa. Bardzo mam teraz, że ja wam pokażę 10 punktów i wy macie teraz, jak przyjdziemy na następne forum biznesu, czy jak się nazywa, kojarzenie ofert, i będziemy wychodzić wszyscy sztampowo, tak? Chodzi o to, żeby wiedzieć, czym się poruszać i szukać swojej ulubionej drogi. Tak? To jest tak, jak ja dzisiaj jechałem. Leciałem do Warszawy, miałem do wyboru 3 trasy i pewnie każdy, ludzie różnie pojechali różną trasą, ale wszyscy dojechaliśmy do Warszawy. Tak? Jedni jechali 180 na godzinę, niektórzy 120, niektórzy się ciągnęli wolniej, tak? I to jest właśnie to, żeby każdy miał sposób na siebie, dlatego że ja wiem, że nie każdy będzie Oskwarek i nie każdy będzie Wadim, tak? I nie każdy będzie każdym, tylko będziemy sobą. Czyli jeżeli potrafimy być sobą, a żeby być sobą, to trzeba się przepracować trochę. Bo naprawdę bardzo wiele osób szuka osobowości. Chciałbym być taki jak tamty, no po jaką cholerę? Tak? Doceń siłę w sobie i ją pielęgnuj. Pierwszym elementem i bardzo istotnym, słuchajcie, jest skan. To jest... Pierwszy. Skan.
Co to znaczy? Często na śniadaniach biznesowych, to jest pożyczenie ciepło, na śniadaniach, na różnych spotkaniach jest właśnie tak. Tak? Słuchajcie, kto zrozumiał, co ja teraz mówiłem w ogóle? Tak? Witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Ospanek, w szkole, tutaj z wystąpień publicznych i słuchajcie, wy macie po prostu uspokoić siebie przed wystąpieniem publicznym. Czyli jak wstajesz z krzesełka ładnie i chcesz nawet za nim stanąć, żeby mieć taką barierę przed ludźmi, tak, jest ten stół, wszyscy siedzą pięknie, wstajesz i nie mówisz w tym czasie. I nie szurasz krzesłem i nie mówisz w tym czasie. Pozwólcie, jak to wychodzi. A to jest częste. Albo nawet powiedzmy sobie ten, za każdym razem. I teraz, jeśli stałeś, wszystko przestało ci przeszkadzać, to bardzo często jeszcze co jest? Szum na sali. Tak? Szum na sali. Ten sobie z kimś gada, tamten gdzieś, tam gdzieś. I te efekty są takie, że mówisz do ściany. Tak? Pierwszy rząd cię usłyszał, tam ci grali w karty. Tak? I w zasadzie, kim był Robert Ospanek? Dobrze, że ubrał czerwoną koszulę, to chociażby było widać, nie? Okay? Więc żeby nie było, trzeba nadrabiać ubiorem, albo nie wiem, jakimś takim szaleństwem, bo każdy z nas jest inny. Parę lat temu, gdybyście mnie poznali, ja bym czerwonego nie ubrał, bo bym powiedział, będę wyglądał w czerwonym. Co sobie ludzie pomyślą? Tak? Ska. Stajesz i rozłożysz. Teraz, co jest? Teraz jeszcze gorzej czerwony, bo jest piętnowany. Piętnowany. I dobrze. I co chciałem powiedzieć? Skan. Stajesz i rozglądasz się po sali. Czyli chcesz nawiązać kontakt wzrokowy z każdym z uczestników. Poświęć sobie na to 5-7 sekund. Ale spokojnie, stojąc tutaj, nic się nie dzieje. Ja wiem, że wszystkim ty już mieć wszystko za sobą. I... Tak? Ale to nic się nie dzieje. Można tak wyskoczoność. Zawsze tak robię, to już... Niektórzy mieli okazję, jak mieliśmy duże eventy, na przykład w Egipcie, to jak tam było nas tam 20 parę osób, był szum, to ja stawałem i czekałem, aż się wyszumią. Wiecie, co się dzieje za chwilę? Jeden drugi uspokaj, cicho. Tak? Jest fajne. Jest jeszcze taka zasada, ale to oczywiście na szkoleniach się stosuje, zasada ręki, czyli jeżeli ktoś zauważy moją podniesioną rękę, to taki kontrakt robimy na szkoleniu. Jeżeli będzie za duży szum i zobaczy ktoś moją podniesioną rękę, to niech też podniesie. Aż podniosą wszyscy i zaczniemy dalej szkolić, dobra? Okej? Okay? Kontrakt? Fajnie. I teraz skan jest po to, żeby uspokoić przede wszystkim siebie. Bo zaczynasz w panice mówić, to nic nie wnosi. Musisz wstać, popatrzeć, rozejrzeć się, uśmiechnąć się. Co się dzieje, jak się do ludzi uśmiechamy? Uśmiechają się do nas. Nie duży, nie. O co chłopu chodzi? Chłop do chłopa, nie? Się uśmiecha? I znowu właśnie, przekonania, nie? Skan. Czyli rozumiemy istotę skanu? Tak. Druga rzecz, jak myślicie, co to jest? Przedstawić się. No i właśnie. Ale jeszcze ci nikt nie słucha. Jeszcze nie wie, że ty chcesz coś powiedzieć fajnego. Interakcja. Interakcja. Interakcja polega na tym, że trzeba jakoś zachęcić uczestników do tego, żeby zwrócili na ciebie jeszcze większą uwagę. Oczywiście jest mnóstwo sposobów na interakcję. Te 6 osób, jak będziecie się mieli następnym, znaczy po przerwie, to chciałbym, żeby każdy z was wymyślił swój sposób na zaangażowanie publiczności do tego, żeby zwrócił na was jeszcze większą uwagę. Nie wiem, czy zauważyliście, co powiedziałem na samym początku, jak zacząłem z wami rozmawiać. Czy ja się przedstawiłem od razu? Basia mnie 6 razy przedstawiła, to prawda, ale czy ja się przedstawiłem? Nie. Ja najpierw uspokoiłem was, czy powiedziałem, a potem zacząłem takimi słowami. Jesteśmy w Warszawie, w restauracji Ogień czy Woda, siedzicie wygodnie na krzesłach, a ja do was mówię. Zobaczcie, i wszyscy macie, możecie powiedzieć, że tak nie jest? Jesteśmy w Warszawie? To trudno się z tym nie zgodzić, tak? Jesteśmy w Ogień czy Woda? Jesteśmy. Siedzicie na krzesłach? Siedzicie, no niektórzy na fotelach, okej, okay. I mówię do was, i mówię do was, i zobaczcie, co się dzieje, 4 razy mi już, on mówi, nie no, gość mówi prawdę, trudno się z tym nie zgodzić, tak, nie no, i słuchajcie, wy nie zrobicie tego werbalnie, o, to prawda, tylko niewerbalnie was mózg przyjmie, że facet nie kłamie,
tak? Czyli już jest taka, jakby powiedzieć, atencja. Czyli chcę go słuchać. Fajnie gada. I nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, ale to nasza podświadomość podpowiada nam, nie wiem, czy mieli się tak często, czy nie. Nie znam człowieka. Pierwszy raz na oczy widzę, a już go nie lubię. Zdarzyło wam się? Mi się mnóstwo razy go zdarzyło. Dlaczego? Bo był przekaz niewerbalny. On niewerbalnie przekazywał na przykład taką sytuację, słuchajcie, ja to robię wszystko dla was. Naprawdę, przyjechałem tu dla was i nic z tego nie mam zupełnie. To jest mowa niewerbalna, ale często używana, szczególnie właśnie przez wiejską, tak? Że mówimy coś dla was, od serca, dla nic z tego nie mam. Kiedyś taki polityk powiedział, kochani, jak będziecie mieli jakąś sprawę, tak, do mnie, to walcie do moich asystentów, którzy tu siedzą, jak w dym. Tak? I ja myślę sobie, no i gdzie oni poszli? Jak powiedz mi, gdzie oni poszli? Mówię, no przyszli do mnie. A mówię, popatrz. Wskazałeś na asystentów, powiedziałeś, że przyszli do ciebie. To jest niewerbalne. I to bardzo często przeszkadza w komunikacji. Szczególnie jak mamy ukryte intencje, ale nie są fajne. To od razu są wyczuwane na zewnątrz, dlatego że twoje ciało nie okłamie. Ty możesz mówić z języka co innego, a twoje ruchy będą pokazywać co innego. I co jest niesamowite w tym wszystkim? Że oko ludzkie jest szybsze niż ucho. Więc ty widząc, co facet robi, czy kobieta robi, już widzisz, słyszysz to, co miałeś usłyszeć. Pozostała część, możesz mówić, co chcesz. Twój mózg już odebrał to, co widział. He? To jest tak, jak chłop, albo żona męża łapie w łóżku z inną kobietą, a on mówi, to nie jest to, co myślisz. To mniej więcej taki przykład, tak? A propos tego, to kobieta idzie do kuchni, bierze pistolet, przypala sobie do głowy i mówi, zastrzelę się. I mówi, nie, kochani, nie rób to, przecież nie koniec świata. Mówi, zamknij się, będziesz następny. Okej. Więc trzeci, interakcja. Czyli zadanie dla tych 6 osób. Znaleźć swój sposób na interakcję. Czyli to, co spowoduje, że w jakiś sposób publika zacznie cię już kupować. Ostatnio zrobiłem w Lublinie, miałem konferencję Zakaz narzekania show i oczywiście wchodzę i to jest zakaz narzekania show, tu wisi, więc zakaz narzekania, tu wisi, tak? Więc nagle wstaję na scenie i mówię, słuchajcie, jechałem do was 500 km. To był dramat, słuchajcie, Jezu, jakie korki w ogóle, a jaka benzyna jest droga. Słuchajcie, i zacząłem, a ludzie tak siedzą i taka jedna dziewczyna mówi, ale przecież pan narzeka. Ja mówię, no aleluja, nie? No i oczywiście wszyscy ruchu, my to już od 5 minut słyszymy, tak? I zaczęło się co? Fajna interakcja, już ludzie już się kupili, wsparli siebie, ja mówię, no widzicie. I o to chodziło. Także każdy niech sobie wymyśli swoją interakcję. Bardzo często robiłem takie jeszcze interakcje, to mam zabiorę wiele, ale taką interakcję, gdzie zapytam się państwa, kto z państwa kiedykolwiek w swoim biznesie, chociaż raz w życiu, zarobił złotówkę? Świetnie. A kto z państwa, chociaż raz w życiu, tak? Chociaż raz w życiu pomyślał sobie o wystąpieniach publicznych i się tego wystraszył. Dobra, a kto z państwa, chociaż w tym, no jak się nazywa, kto z was publicznie nie podnosi ręki? Czyli jest trzecia grupa, tak? Czyli zawsze muszę mieć 100% uwagi. To się w sensie dzieje. Więc wymyślajcie swoje sposoby na interakcję, jak zrobić, żeby to, co robicie, było dla tych ludzi korzystne i atrakcyjne. Tak? I to jest drugi punkt. I dopiero w tym punkcie, trzecim, jak myślicie, co jest? Co ja zrobiłem? Przecież ja to się zrobiłem. Czyli nikt nie zauważył. Co ja mówiłem trzecie? Bo powiedziałem, skan zrobiłem, oczywiście uspokoiłem salę, później powiedziałem, że siedzicie na krzesłach, a potem jeszcze was zaangażowałem, powiedziałem, mówmy sobie po imieniu, tak, ja mam na imię Robert i powiedzieliście swoje. Angaż był? Tak, wszyscy się poruszyli w jakiś sposób, jesteśmy razem. I teraz na trzecim punkcie zacząłem mówić, że chodzę na śniadania biznesowe i widzę, jak wiele osób ma problem z przedstawieniem się w jedną minutę. Tak? Jak bardzo często wstajemy i mówimy albo za długo, albo za krótko. To mówiłem? To jest problem. Pokazałem problem. Wiesz, co ciebie działa na tym, tak? Problem. Pokaż. Problem. Pokaż problem. Pokaż problem. Dlatego, że słuchajcie, jestem przedsiębiorcą tak jak wy. Nie znam was wszystkich, ale mogę śmiało powiedzieć, czym się zajmujecie. Każdy z was, wiem, czym się zajmujecie. To znaczy, parę osób się przedstawiło, ale całą resztę też powiem, śmiało. Na wyrywki? Na wyrywki. Dobrze. Ja?
Powiem tak. Jak masz imię? Beata. Beato, zajmujesz się rozwiązywaniem cudzych problemów za pieniądze. Tak, dokładnie. Słuchajcie? Każdy z was to robi. Każdy z was. Tak? Tak. No, rozwiązujesz problemy cudze za pieniądze. Tak? Zgadza się? No właśnie. A jak nie? Przed? Rozwiązujesz cudze problemy. Słuchaj, głodny jestem, przychodzę do restauracji. Twoja restauracja, prawda? Dobrze pamiętam. No przychodzę do restauracji zjeść. Rozwiązałaś mi problem. Rozumiecie? I to nie musi być usługa stricto, nie wiem, że odszkodowania, tam nie wiem, komuś od pieniądze z odszkodowania wyciągnę. Tak, każdy ma jakiś problem i my jako przedsiębiorcy rozwiązujemy ten problem i co? I bierzemy za to pieniądze. Chyba, że nie lubimy pieniędzy, no to wtedy, to tak później przejdziemy, nie? Pokaż problem, jaki jesteś w stanie rozwiązać każdemu człowiekowi, którego potrzebuje. Zobaczcie teraz na etap taki, jakie są reklamy. Czy zauważyliście w reklamach, jak się dzieje? Wyobrażacie sobie teraz, że stoi pani z lekiem i mówi, to jest fantastyczny lek, co o nazwie Maxipol, jest fantastyczny na wszystko i każdemu pomoże. I teraz tak, no dobrze, że nie jestem chory, bo musiałem to wziąć. Ale teraz idziemy krok dalej. O, moje kolano, ojoj, ojoj. Tak? Co się pokazuje najpierw? Problem, bierze dziadek wnusia, ujoj, nie mogę się zbawić z lukami, tak? I nagle się okazuje, kurde, ja też tak mam. Ty, ja widzę tą reklamę, mam wnuki, boli tu. I zobaczcie, szerokie społeczeństwo i jakaś grupa trafi. I jeszcze ci mówią, te leki, jakbyś wszedł do apteki i zapomniał nazwy, to mówią, to w żółtym opakowaniu. A pani się już klauczyła, bo ma przecież od firm farmaceutycznych nagrody za to. I mówi, tak, to w żółtym opakowaniu jest u nas. Znacie, jaki jest prosty skrót myślowy między tym, co się dzieje, a tym, jak masz na to zareagować. Tak? I dokładnie wy macie pokazać w swoich biznesach problem, z jakim zmagacie się i pomagacie ludziom. Ale najpierw problem, dlatego że tym problemem możesz trafić, bo co jest taka? Zaczyna się taka fajna akcja. Ja mówię o tym, że na przykład, jeżeli środki leżą na koncie w oprocentowanym 2% w jakimkolwiek banku, no to jest marnotrawstwo naszych pieniędzy, dlatego że średnio rocznie przy naszej inflacji wychodzi to minus jakieś 0,5%. Tak? I teraz, jeżeli masz nadwyżki finansowe, no to i tam oczywiście dalej nie będę zdradzał, tylko teraz pokazałem problem. I teraz ktoś, kto ma pieniądze, nie mówię, że wszyscy będą wow, hura, ale ktoś, kto ma pieniądze, będzie kurczę, ja mam taki problem. Ja rzeczywiście trzymam tam 2-3 stówy w banku, leży to tylko tak naprawdę w niesieje. I nic z tym nie robię. No i nagle mówi tutaj gościa, ja mam dobra luksusowe, które z roku w roku tam wzrastają, tam powiedzmy sobie na przykład, nie wiem, 3, 5, 6, 7%, tak powiedzmy. Złoto tam nie wiem ile wzrosło w ciągu 10 lat. 20%. No 20%, no to jakby podzielić średniorocznie, nie, przez 10 lat 20%? Nie, no nie przesadzaj, no to 2% droższe. Zależy, nie, to zależy. No, ja kupowałem, ja kupuję złoto od 90 któregoś roku i pierwszą kartkę na swojej tablicy, znaczy tej złocie złom, mam 30 zł za gram. Słuchajcie, tak? 10 tam, no, poszło trochę do góry teraz, nie? Ile teraz jest za gram? 80. Za gram jest za uncję. Nie, za gram liczę teraz. Ze złomu, tak, tak. To 180. Stuby, nie? No, także poszło trochę do góry. Okej, okay. I teraz pokaż problem. Teraz zadanie, zrobimy sobie 5 minut przerwy i waszym zadaniem tej szóstki jest zrobić fajną interakcję i zauważyć w tym, czym się zajmujecie, jakie problemy rozwiązujecie ludziom. Okej? Okay? Tak, zrozumiałe jest? Zadanie zrozumiałe? Pierwsze, przyjść tutaj. Zrobić skan, mamy 3 punkty. Zrobić skan, rozejrzeć się, zrobić jakąś fajną interakcję z publicznością i powiedzieć o czym? O problemie, z jakim się ludzie borykają, a później powiem, co z tym zrobić dalej.